Słuchaj, a ja w ogóle zapomniałem powiedzieć, że ja prawa jazdy nie mam. O kurde, to ja wysiadam. Ja w ogóle tam kierunkowskazów rzadko używam. I nie wiem, czy teraz, kurczę, ta policja, jak powiem, to nie wiem, czy mnie po prostu nie zatrzymają. Spotykałem się kiedyś, umawiałem się z moją nauczycielką. Dlatego ty w czapeczce jeździsz na niepoznaki. Pociągnąłeś mnie za język, powiedziałem. Cześć Krzysztof. Cześć. Witam Cię serdecznie w programie Biznes w Drodze. Cześć, dzięki za zaproszenie. Nie ma problemu. Dla Państwa przedstawiamy, moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Zdanowski, prezes firmy, spółki Summa Lingue. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest za firma, biuro tłumaczeń. Na tym kończymy program. Krzysztof, dziękuję za uwagę. Cóż możemy więcej powiedzieć o przekładaniu papierków? A teraz zupełnie na serio. Ruszamy w drogę i zaraz powiemy o tym, czym jest biuro tłumaczeń, czym jest firma Summa Lingue i kim jest Krzysztof Zdanowski. A na pewno ma dzisiaj nam dużo fajnego do powiedzenia w temacie. Tak, słuchaj, no co, postaram się przekonać Ciebie i Państwa, że nie jesteśmy tak bardzo dudną spółką, jak mówisz. O nie, to Ty powiedziałeś, to Twoje słowa. Ja tylko powiedziałem, że jest nudna, że branża jest nudna, albo wydaje się być nudna. No i tu pada pytanie, czy to prawda? Tak, no branża może się wydawać nudna i branża, powiedzmy, tak uczciwie mówiąc, trochę jest nudna, nie? Natomiast to daje nam też jakiś taki ogromny potencjał do tego, żeby się na jej tle wyróżnić. Jesteśmy jedynym polskim podmiotem zajmującym się usługami tłumaczeniowymi. Nie bez kozery nie powiedziałem biurem tłumaczeń, bo to właśnie tak brzmi trochę, jakbyś przynosił komplety dokumentów samochodowych. Z Niemiec, zarejestrować Golfa do przetłumaczenia. Do tłumaczenia, tym się w ogóle nie zajmujemy. Może dwa słowa o branży. Branża jest w ogóle bardzo rozdrobniona, a jest warta 50 miliardów dolarów, nie? To 50 nie, miliardów dolarów. Nie milionów. Miliardów dolarów, nie? Kurczę, no tyle tych samochodów jedzie, to w końcu. Patrząc na statystyki, w sumie może masz rację. Słuchaj, branża jest też bardzo rozdrobniona, bo mamy gdzieś tam około 20 tysięcy profesjonalnych podmiotów zajmujących się tłumaczeniami. 20 tysięcy podmiotów na świecie. Okay. A jak masz dane, jak w Polsce wygląda nie sytuacja? Nie ma takich danych. Jakoś tam to szacujemy średnio, dzieląc Europę, około miliarda dolarów. Mhm. Trudno to szacować, nie? Trudno to szacować. Czy to Europa taki mikrus, jeżeli chodzi o tłumaczenie? Nie. Europa to jest około 50% rynku tłumaczeniowego na świecie. 40% to powiedzmy Stany Zjednoczone i Ameryka, a reszta to Azja. To jest też największy potencjał w mojej ocenie do wzrostu. Właśnie rynki azjatyckie, pewno powiemy trochę o naszych globalnych przygodach. Indie w ogóle ogromny mega potencjał, nie? Tam na tym rynku jesteśmy od 2 lat. Natomiast wracając jeszcze do branży, to jest tak, że 50 miliardów dolarów, ale pierwsza setka ma tylko 10% tego rynku, nie? Okay. Summa Lingue jest dzisiaj, powiedzmy, tam w okolicach setnego biura tłumaczeń na świecie, przy przychodach za zeszły rok tam około 20 milionów złotych. Czyli jak Forbes będzie robił setkę najlepszych biur tłumaczeń na świecie, to pozycja numer 100, Summa Lingue. Golf z Niemiec. Mam nadzieję, że jak Forbes będzie robił takie zestawienie, to będziemy już dużo wyżej. Natomiast to jest trochę tak, że z jednej strony można się pochwalić, że jesteśmy w pierwszej setce, a z drugiej strony kto chce być, kurczę, numer 100, nie? No wiadomo. Celujemy na pewno wyżej, natomiast to jest też potencjał, który zauważyliśmy parę lat temu.
do konsolidacji. Mhm. Tych biur jest naprawdę bardzo dużo, one są bardzo małe, zajmują się w większości tymi właśnie golfami z Niemiec, więc zauważyliśmy ogromny potencjał do tego, żeby po pierwsze być szybko dużym i zauważalnym na świecie, nie w Polsce, na świecie, a po drugie, żeby robić rzeczy dużo bardziej seksowne niż tłumaczenie dokumentów dla gości, którzy tam ściągają golfy z Niemiec. Nie? Krzysztof, no ale co może być bardziej seksowne od tłumaczenia golfów z Niemiec? No proszę Cię, no przecież to... Słuchaj, kiedy byłeś ostatnio zarejestrować samochód? Wydaje mi się, że Cię nie przekonam, bo masz jakąś wrodzoną pasję i sentyment do golfu z Niemiec. Natomiast powiem czym się jakby może zajmujemy, nie? No właśnie. To jest tak, że my po pierwsze w ogóle nie pracujemy dla klientów indywidualnych, nie? To jest jakiś tam mikroprocent naszego przychodu. Po drugie pracujemy i gro naszego, powiedzmy znakomita większość naszego przychodu pochodzi z zagranicy, a nie z Polski. A co robimy? Pracujemy dla klientów komercyjnych, dla innych biznesów, czyli taki model jakby usługowy B2B. Głównie w trzech, czterech branżach, wertykalach, jak my to mówimy. Mhm. I są naszym... to następujące branże. Tak, branża IT, czyli wszyscy producenci, tam nie będę wymieniał nazw, nie? Natomiast to są wszyscy producenci oprogramowania, firmy IT. Tak. Drugą taką branżą są firmy zajmujące się e-commerce'em i działające w branży retail, nie? Czyli wszyscy, którzy globalnie sprzedają. Szczególnie e-commerce, powiem zaraz czemu. Trzecim takim sektorem są klienci e-learningowi, w ogóle klienci, którzy jakby produkują dużo kontentu multimedialnego, który trzeba jakoś tam lokalizować, nie? Czyli dodawać napisy, podkładać głos, integrować takie kursy, nie wiem, na przykład linie lotnicze, nie? Te wszystkie takie safety announcements, jak chodzisz do samolotu, to są wszystkie rzeczy, które też robimy. Czwartym naszym takim sektorem, w którym również jesteśmy jakoś tam obecni, są tłumaczenia prawne i finansowe, nie? Czyli banki, czyli instytucje zajmujące się jakby profesjonalną działalnością finansową. Czyli de facto również... dopiero teraz wymieniłeś operacje w dużej mierze papierowe. Bo wcześniejsze branże to głównie tak. Branże interaktywne, technologiczne, tak jest. Komputery, internet, dokładnie. Media nowoczesne i na końcu no, tradycyjnie to, powiem, co musi na przykładzie, nie? Na przykład klienci e-commerce'owi. To jest tak naprawdę nasza wartość jakby dodana, bo każdy może przyjąć tekst do tłumaczenia mailem, wysłać go jakiemuś tam tłumaczowi i go jakby przetłumaczyć. Nie? I tam dużo technologii wartości dodanej nie ma. I to jest, powiedzmy, tam 10-15% naszego biznesu, ale głównie zajmujemy się rzeczami typu projektami, rozwiązaniami. Ja w ogóle nie nazywam się, ani nie jestem postrzegany na świecie, w branży tłumaczeniowej, bo Sumalingua jest, powiedzmy, w Polsce może nie bardzo rozpoznawalną marką, na giełdzie też gdzieś tam, powiedzmy, no nie jest blue chipem rynku New Connect, natomiast na świecie w branży tłumaczeniowej Sumalingua jest bardzo znaną marką. Nie? I to mówimy o większości konferencji branżowych, na których jesteśmy jakby zapraszani, większości eventów, wszystkie liczące się instytuty badające ten rynek, wszystkie takie portale i magazyny, które opisują ten rynek, gdzieś tam nas pokrywają zawsze. Natomiast wracając do tego, czym się zajmujemy. Klient e-commerce'owy, sprzedający na nastu na przykład, czy 20 paru rynkach, tak? Przetrzymuje swój content głównie w CMS-ach, w PIM-ach, w systemach do zarządzania jakby contentem. My te systemy naszego klienta integrujemy z naszymi systemami do tłumaczenia. Zarówno tłumaczenia takiego ludzkiego przez człowieka, tak. Te systemy się nazywają CAD. Czyli powiedzmy taki interfejs po lewej stronie, widzisz tekst oryginalny, po prawej tłumaczysz, on ci tam podpowiada, jak już raz coś przetłumaczyłeś, to nie musisz tego tłumaczyć drugi raz. Z systemami również do maszynowego tłumaczenia, czyli
tak popularnie mówiąc, Google'owym translatorem. To nie jest Google'owy translator. My takie systemy budujemy sami. Ich też na rynku komercyjnym dostępnych jest tam 20 kilka. I wiesz, i dzięki temu potrafimy, powiedzmy, bez w ogóle dotykania jakby dokumentów, automatycznie importować treści z systemów CMS naszych klientów do naszych systemów tłumaczących. Robimy to też 24/5 w standardzie, 24/7 też czasami. Dodajemy do tego wielojęzyczne SEO, nie? Czyli coś, co dla branży e-commerce jest bardzo ważne, żeby Twoje produkty się dobrze wyszukiwały. Taki element również mamy w swoim procesie. I potrafimy to jakby tak, wiesz, zasać do naszych systemów, przetłumaczyć automatycznie, jeżeli się da, na przykład opisy produktów, tak, które są jakby powtarzalne, tłumaczone są maszynowo w większości, to jest dużo tańsze, dużo szybsze i te, powiedzmy, 20 języków potrafimy bardzo szybko, wiesz, miliony słów bardzo szybko przetłumaczyć i z powrotem wrócić do systemu naszego klienta. Żadnych maili, żadnego jakby, wiesz, ręcznego dotykania dokumentów. To jest usługa technologiczna, która polega na jakby integracji naszych systemów z systemami naszych klientów i zarządzeniem procesem tak naprawdę między tłumaczenia, lokalizacji treści w wielu językach. Nie, to jest jeden przykład dla branży e-commerce. Bardzo dużo mówisz o międzynarodowości. W swojej branży, w której działasz, w tym biznesie na co dzień prowadzonym przez Ciebie, cały czas pojawia się to słowo międzynarodowość, klienci międzynarodowi, obsługa wielojęzykowa. Czy żyjemy już w takich czasach, że czy możemy powiedzieć, że Polska, nasza rzeczywistość, w której się znajdujemy, to już jest ten międzynarodowy kraj, który łączy na naszym podwórku własnym wschód z zachodem, zachód ze wschodem, wymieniamy się kulturami, czy nadal jeszcze jesteśmy tym takim krajem trochę zaściankowym? Wiesz co, my jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy z Polski, czyli suma lingua gdzieś tam obecna właśnie głównie za granicą, zawsze podkreślamy tą naszą polskość. To jest bardzo, bardzo fajne, wydaje mi się. Polska jest postrzegana, ja jakby spędzam ponad pół roku poza domem, nie? Głównie właśnie w Azji i w Stanach Zjednoczonych. Tam są nasi klienci, tam są nasi partnerzy. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli postrzegani za granicą jako kraj zaściankowy. Jesteśmy na przykład dla krajów azjatyckich takim trochę też oknem i jakby pierwszym przystankiem w tej cywilizowanej części Europy. Nie mamy się naprawdę czego wstydzić, nie? Ja też pochodzę trochę z takiej międzynarodowej rodziny. Moja mama się urodziła i wychowała w Kanadzie. Naprawdę się nie mamy czego wstydzić, nie? Taka trochę, nie wiem, zaszło, że nie mówimy, że jesteśmy z Polski, że to trochę obciach gdzieś tam, zupełnie jakby. A nie zauważyłeś, że to trochę jest tak, że nie mówimy, że jesteśmy z Polski, jak jesteśmy za granicą? No właśnie nie wiem czemu, wiesz, bo ja to zawsze jakby mówię i spółka też to podkreśla. Oczywiście działamy globalnie, większość naszego przychodu jest z zagranicy, ale jesteśmy notowani na polskiej giełdzie. To nie jest też mała giełda w Europie. Rynek New Connect nie jest małym rynkiem na tle takich alternatywnych rynków w Europie. Nie mamy się czego wstydzić, wydaje mi się. Skąd w ogóle pomysł na biuro tłumaczeń? Nie chciałeś sprowadzać samochodu, bo okej, no rozumiem, trudno, ale no, gdzieś ten pomysł się kiedyś przecież pojawił. Tak, słuchaj, trochę z lenistwa, tak, naprawdę, bo miałem... Ej, to ja też to taki biznes, wiesz, taki z lenistwa cierpię, wiesz, że no nic, nie chciałbym nic w życiu robić, to może ci konkurencję zrobię pod łokciem, co to na to. Dużo mnie o to osób pyta, bo to jest branża, która wydaje się, że nie ma bariery wejścia. Tam otwierasz stronę internetową, jesteś jakby biurem tłumaczeń. To nie tak, nie? My dzisiaj tam zatrudniamy 130 pracowników na świecie, rośniemy bardzo szybko, obsługujemy naprawdę największych klientów, średnich i największych klientów, którzy zlecają. No taki jakby dla nas dzisiaj idealny ticket to jest, powiedzmy, 1 000 000 złotych i więcej rocznie na tłumaczenia, tak? To naprawdę nie są te Passaty i Golfy z Niemiec. Zdziwiłbyś się. Słuchaj, myślę, że nie doceniasz. Dobra, wracam. Nie powiedziałem tego. Natomiast
ja osobiście naprawdę z takiego lenistwa mówiłem jakby od urodzenia w języku angielskim i pomyślałem sobie, że po prostu pójdę na studia związane tam lingwistykę stosowaną. Skończyłem na WSE w Krakowie. Pozdrawiam bardzo tą fajną uczelnię. Pozdrawiamy. Miałeś jakiegoś swojego ulubionego profesora? Słuchaj, miałem, ale przejścia? Nie powiem. Bardziej przejścia. Kurczę, bo to można? To ja ci powiem. No, to oczywiście, że tak. Dobra. Słuchaj, miałem po prostu... no dobra, powiem. Spotykałem, nie, bo to oficjalna jakby historia, nie? To było też no, dużo lat temu już, nie? Natomiast spotykałem się kiedyś, umawiałem się z moją nauczycielką. O, proszę. Na uczelni, na pierwszym roku, słuchaj. Bardzo pozdrawiam Anię. Tam, no, tak się stało, że po prostu przez około pół roku spotykaliśmy się razem. Byliśmy parą, nie? Przez pół roku. Spotkaliśmy się na studiach. Ania uczyła w jednej z... tam w grupie, nie? Do której chodziłem. Ale tak oficjalnie jakby super zmieniłem jakby grupę. Ania była udziekana. Załatwiliśmy jakby tak, wiesz, że nie tam po kryjomu, tylko naprawdę jakby oficjalnie i tak, jak to powinno być. Jakoś tam się po kolejnym pół roku nasze drogi rozeszły, ale wspominam tą historię z uśmiechem na twarzy i myślę, że cała uczelnia również. Takie proszę. Pociągnąłeś mnie za język, powiedziałem. No właśnie, czyli sobie... lingwistyka, tak. Rozwijałeś się w tym kierunku, z lenistwa mówiłeś po angielsku. Zacząłem tłumaczyć też z lenistwa głównie ustnie, bo mi się nie chciało pisać jakby. Mhm. Uważam to za mega nudną, słuchaj, czynność, natomiast... Więc do tego zatrudniłeś sobie ludzi, żeby robili to za ciebie, no pięknie! Tak, pisałem, tłumaczyłem ustnie, tak, głównie tam... No, symultanicznie. Symultanicznie to są tłumaczenia takie w kabinie, nie? Że tam siedzisz, ktoś mówi na konferencji. Ja preferowałem tłumaczenia konsekutywne, głównie w interakcji z innymi ludźmi bliskiej, czyli spotkaniach. Zawsze na froncie, zawsze z innymi ludźmi, to jest to, co jakby kocham. Do dzisiaj jestem i też mam jakby, wiesz, ten komfort no, bycia założycielem i prezesem spółki, w której mogę robić to, co naprawdę kocham i lubię. Spotykać się z ludźmi, rozmawiać z klientami, tworzyć dla nich rozwiązania i cały czas jestem jakby otoczony z ludźmi, podróżuję, wiesz, to jest to, co naprawdę kocham robić. Natomiast to też nie jest łatwa praca, nie? Tłumaczenie jest ustne, jest stresującym naprawdę, szczególnie na froncie gdzieś tam. No miałem wiesz, takie epizody tłumaczenia na przykład konferencji prasowych Formuły 1, nie? Tam takie no, naprawdę stresujące dziennikarze, kamery w wieku tam 20, no paru lat takie rzeczy robiłem. Wiele spotkań, też prezesów giełdowych spółek, trochę różnych polityków. I przeszedłeś potem na wyższy poziom. Tych zleceń i tak nieskromnie powiem, że byłem naprawdę dobry, nie? I... No, słuchaj, no, jakbyś nie był, to dzisiaj byśmy nie rozmawiali. Pewno tak. Tych zleceń dostawałem coraz to więcej i pomyślałem, że i tak naprawdę jeden klient, mówiłem o tym zresztą, słuchaj, na debiucie giełdowym, ArcelorMittal. Pracowałem dla innego biura tłumaczeń, który miał kontrakt z ArcelorMittalem w Krakowie. ArcelorMittal miał taki kryzys tam stalowy w ogóle, branża, 2007-2008 rok i nas wszystkich wywalili z roboty, nie? I straciłem pracę. I pomyślałem, dobra, to jest jakby ten moment, zakładam swoje biuro tłumaczeń. 2009 rok, luty bodajże. Ale też doszedłem do wniosku, że to jest trochę nudne właśnie, nie? Bo wtedy to był taki epizod, że trochę tych golfów robiliśmy jeszcze, nie? Czyli jednak wyszło, proszę Państwa, prezes Krzysztof jednak kiedyś miał historię z golfem. Tak. 2011 rok, pomyślałem, że jakby koniec tego i chcę robić bardziej seksowne rzeczy na dużo większą skalę. Jest ku temu ogromny potencjał, rynek jest bardzo rozrobiony, nikt tego w Polsce w ogóle nie robi, a za granicą się dopiero zaczynało. Rynek rośnie, jeszcze raz powtarzam, 50 miliardów dolarów w skali około 8% rok do roku. To jest naprawdę zajebiście duży rynek. Nie?
na którym jesteś stosunkowo mały, a jesteś duży, nie? Mhm. Jesteś naprawdę 20 milionów złotych przychodu za zeszły rok. My tam rośniemy, powiedzmy, uwzględniając efekt konsolidacji, ostatni kwartał tam 80 parę procent rok do roku, nie? To jest naprawdę dużo. Pomyślałem, że to jest ten moment, żeby zrobić coś fajnego, większego i postawiłem na konsolidację. Przejęliśmy od tamtej pory, w 2011 roku pod koniec powstała Suma Lingue, z połączenia tak naprawdę dwóch spółek, jednej mojej i drugiej mojego wspólnika, do dzisiaj zresztą akcjonariusza Suma Lingue z Warszawy. Przejęliśmy 6 podmiotów w Polsce i 2 za granicą. I tak od tam powiedzmy 2012 roku do dzisiaj, w te 6 lat, urośliśmy do tej pierwszej setki. Zatrudniamy 130 ludzi na naszą skalę, to jest też dużo, ale to jest nasza inwestycja, nie? To jest nasza inwestycja. Taka transformacja Suma Lingue odbyła się naprawdę 2 lata temu, jak postawiliśmy na rozwój międzynarodowy, nie? Indie, Rumunia, Stany Zjednoczone, zaraz Skandynawia. Oficjalnie mogę powiedzieć, jesteśmy po podpisaniu listu intencyjnego i w trakcie due diligence przejęcia takiej spółki o przychodach powiedzmy niecałych 5 milionów euro w Skandynawii z biurami w główną siedzibą w Göteborgu, w Szwecji, biura w Helsinkach, w Oslo i w Holandii i w Kopenhadze w Danii. Skandynawia to bardzo ważny region na mapie usług tłumaczeniowych i branży tłumaczeniowej w ogóle. I jakoś tak nam się udało urosnąć naprawdę szybko i dużo i międzynarodowo. Mieliśmy też trochę szczęścia na pewno, natomiast to jest ciężka praca, inwestycja i ta bariera wejścia jest bardzo dobrze widoczna na przykładzie naszej spółki, bo żeby obsługiwać tych największych klientów, to są, wiesz, dziesiątki ludzi, których musisz zatrudniać. Informatycy, my zatrudniamy informatyków, solution architektów, to są, wiesz, deweloperzy, którzy programują i projektują takie rozwiązania, o których mówiłem wcześniej, to się nie dzieje jakby samo. I tak uczciwie mówiąc, to nie wiem, czy jest jeszcze jedno może polskie biuro tłumaczeń, które w ogóle zatrudnia jakby informatyka, ale nie takiego, który tam podpina komputery, tak, tylko takiego kodera, nie? Dewelopera prawdziwego. My ich mamy tam kilku, nie? Na stałe i kolejnych kilku, z którymi jakby współpracujemy. Architekci rozwiązań. Nie wiem, czy polskie biuro tłumaczeń, żadne, jakiekolwiek inne polskie biuro tłumaczeń w ogóle ma jakby taką funkcję u siebie. Jakby. Wiesz, to pokazuje jakąś tam skalę i to tak naprawdę, gdzie jesteśmy. Dzisiaj Suma Lingue to jest międzynarodowa spółka zajmująca się projektowaniem rozwiązań do automatycznego zarządzania kontentem wielojęzycznym. Powiedz, czemu giełda? Słuchaj, to był taka... Mało ci było? Nie, giełda nie jest i nie była nigdy dla mnie jakby celem samym w sobie. Mhm. Giełda była pewnym środkiem do tego, żeby sfinansować czy pomóc sfinansować naszą działalność, która, tak jak mówiłem, jest akwizycyjna z natury, nie? No, te 8 transakcji, powiedzmy około 20 pewno przebadanych spółek, potrzebujemy finansowania cały czas, nie? Spotykamy się, teraz jesteśmy gdzieś tam na końcu też kolejnej emisji, nie? Około 10 milionów złotych teraz staramy się podnieść z rynku. To jest jeden aspekt. Na pewno łatwiej jest nam szukać finansowania, mając ten status spółki giełdowej. To wzbudza jakieś tam zaufanie naszych inwestorów. Co się stało? Poleciała kamera z dachu. O, shit. Ale nasze dwie w środku są. Nasze dwie w środku są, ale tą z dachu niestety straciliśmy. No cóż. Zdarza się. Nasza kamera z dachu. Jak widać, niewiele z niej zostało, ale udało się ją znaleźć. Najważniejsze, że kartę z zapisu mamy i to jest materiał niestracony. Natomiast wspólnie doszliśmy do takiego wniosku i przekonania, że
chyba ciężarówka po niej przejechała, bo tak to by przeżyła, więc ogólnie bardzo polecamy te kamery, zdecydowanie, tylko nie rzucajcie je pod tira, który jedzie z prędkością 100 km na godzinę. Moja ulubiona część, czyli siedzę na miejscu pasażera, mój gość przejmuje kierownicę samochodu, który dzisiaj jest bohaterem również naszego programu. Dzisiaj, jak zauważyliście, podróżujemy Range Roverem Velarem. Jak Ci się podoba ten samochód? Słuchaj, gdzieś tam mam duży sentyment do marki BMW, którą od początku jeżdżę. Ale podoba mi się naprawdę i uczciwie powiem, bo zmienialiśmy z żoną, kupowaliśmy żonie samochód początkiem tego roku. Kupiliśmy X3, natomiast Range był generalnie tam drugą opcją, nie? Którą tam sprawdzaliśmy, testowaliśmy. Zdecydowaliśmy się w końcu na X3, ale naprawdę... Ale jak już rozmawialiśmy za kulisami, Velara akurat tak, patrz, nie sprawdziliście. Tego Range niestety. Sport on chyba się nazywa, nie? Tak, no to już jest półka wyżej. Nie sprawdziliśmy i chyba zaczynam żałować. Żonie mi się spodobał wnętrze dwukolorowe. Słuchaj, SUV taki, nie? To jest w ogóle bardzo fajny, jakby ja piątką jeżdżę, limuzyną. Mój pierwszy w ogóle samochód to trójka E36, 96 rok. No właśnie, miałem Cię pytać, no Ty mnie uprzedziłeś już, pierwsze auto. Tak. 96 rok, BMW serii 3. Seit 1990 ist die dritte BMW 3er Generation auf den Straßen unterwegs. Wahlweise gibt es den E36 als Limousine, Touring, Coupé, Cabrio oder Kompakt. Słuchaj, a ja w ogóle zapomniałem powiedzieć, że ja prawa jazdy nie mam. O kurde, to ja wysiadam. Dobre. Nie, mam. Natomiast ale nie przy sobie. Wiesz co, nie, mam przy sobie, natomiast przypomniało mi się teraz, że ja słuchaj, bo ja zrobiłem prawo jazdy w Kanadzie. I to jest w ogóle taka mega śmieszna historia. I nie wiem, czy teraz, kurczę, ta policja, jak powiem, to nie wiem, czy mnie po prostu nie zatrzymają kiedyś tam, nie? Natomiast co się stało? Robiłem, to słuchaj... Dlatego ty w czapeczce jeździsz na niepoznaki. Robiłem, słuchaj, prawo jazdy w Kanadzie. Już nie pamiętam, w którym roku, natomiast miałem 16 lat, nie? Tam to jest jakby... okej, jak masz 16 lat, robisz prawko. I to prawko... Tam są takie, powiedzmy, trzy etapy prawa jazdy. G1, G2 i Full G mówią na to, nie? I to G1 to jest taki tam etap, że masz... możesz jeździć chyba tylko z kimś, nie po autostradach, tylko w dzień, coś takiego. Natomiast nie... Żeby dostać to prawo jazdy, to w ogóle nie masz tego testu, że musisz, masz tylko teorię, nie masz praktyki. I ja, słuchaj, to prawo jazdy tam zrobiłem. To jest, przychodzisz, zdajesz tam króciutki egzamin, jakby każdy go praktycznie zdaje. I później w wieku 18 lat przyjechałem do Polski i mi powiedzieli, że ja w ogóle już mam prawo jazdy, więc nie muszę zdawać całego testu, tylko teorię muszę zdać. Polską teorię. Przyjechałem, zdałem polską teorię, dałem tłumaczenie mojego prawa jazdy jakby z, wiesz, z Kanady. Sam sobie robisz. Wtedy jeszcze nie. I jakby... I tyle, nie? I dostałem prawko, więc tak naprawdę nigdy nie zdawałem praktyki. Generalnie w ogóle to kiedyś lubiłem bardzo dużo jeździć samochodem. I szczególnie, wiesz, jak tam zaraz prawo jazdy i tak dalej, no to bardzo. Natomiast od wielu lat już wolę zdecydowanie, bardzo dużo naprawdę podróżuję, tak jak mówiliśmy, się tam pół roku poza domem jestem i preferuję... Będziemy w lewo, dobra. Preferuję samolot. Słuchaj, w ogóle też prywatnie jestem pilotem, więc jakby hobbystycznie 5 lat, już czy 6 lat mam licencję pilota. Staram się latać jak najwięcej. I jeżdżę z samochodem, nie? Dość dużo, ale to nie jest tak jak kiedyś, nie tyle. Ten komfort jest dla mnie ważny, nie? Tak jak teraz, to naprawdę jest
ten samochód jest bardzo, bardzo komfortowy, bardzo fajnie się jeździ. Wyłączam migacz. Naprawdę jest super. Słuchaj, gdzie my jedziemy? W prawo jedziemy. Bo, dobra. Ej, to ty mnie miałeś tam zabrać, nie ja ciebie. Wiem, ale chyba wiem, gdzie mnie, kurczę, kierujesz. Bardzo fajna fura, po prostu nie, naprawdę. I to uczciwie mówię, że jakby z drugą opcją był Range. Nie testowaliśmy tego samochodu, testowaliśmy tylko Sport. On był też, no, tak jak mówisz, półka wyżej i dużo droższy. Ale... Słuchaj, mogłeś, kurczę, moją żonę zaprosić. Mogłeś mieć Velara zamiast X3. Naprawdę. Słuchajcie, jest ciekawostka w ogóle, bo... Nazwa Velar, i to teraz trochę pojadę mojemu sponsorowi, niestety, bardzo przepraszam. Nazwa Velar, i ogólnie to była kiedyś nazwa nie handlowa właśnie, ale nazwa testowa. W latach 60., kiedy pojawiał się pierwszy Range Rover, w starej budzie, lata 60., zanim trafił na ulicę i były to wersje, dzisiaj mówimy, kamuflaże, wersje przedprodukcyjne, testowe, mówiono na nie Velar. Co to jest Velar? Velar jest skrótem. Velar jest skrótem. On chyba gdzieś tutaj się zaczynamy zbliżać. Słuchaj, wiem, gdzie jesteśmy. Wiesz, gdzie jesteśmy. To ja dokończę ci historię z Velarem, a ty mi zaraz opowiesz nam, gdzie dojechaliśmy. Velar, czyli V8 Land Rover. I tu ciekawostka. No, powiedz. W obecnej palecie Range Rovera Velara nie ma po 8. Ale nazwa jest zacna. Trzeba to przyznać. Chociaż ostatnio pytałem producenta, poobiecali, że V8 się pojawi, bo musi stać się tradycji zadość. Więc czekamy z zainteresowaniem olbrzymim. Mamy nadzieję, że pojawi się V8, pewnie w najbardziej hardkorowej, sportowej wersji. Pewnie będzie to potwór zasługujący na nazwę Velar, aczkolwiek ten samochód faktycznie jest trochę kosmiczny. I to już nam się podoba, mi się podoba. To jest absolutnie mój ulubiony model, jeżeli chodzi o gamę Range Rovera. Nie jest najdroższym modelem, ale coś w sobie ma takiego magicznego. No i właśnie, ty parkujesz teraz. O, znowu mamy możliwość sprawdzenia kamer w samochodzie. Zawsze moi operatorzy od początku cyklu programów kombinują, jakby się to podłączyć pod monitory, bo kamery Full HD na ekranie Full HD i obrazy są absolutnie fantastyczne. I zawsze operatorzy kombinuję, jakby wyciągnąć ten obraz w czasie rzeczywistym, żeby go nagrywać. Super to wygląda. Słuchaj, jesteśmy w bardzo szczególnym miejscu. I nie byłem tutaj z ręką na sercu, no, z 15 lat co najmniej. Ja się tu wychowałem, urodziłem i wychowałem Marsyska 3, słuchaj, w Warszawie. I tak się rozglądam i to są bloki z wielkiej płyty, w których się urodziłem i wychowałem. 10 lat tu mieszkaliśmy, po 10 latach się stąd wyprowadziliśmy. Tu są takie górki, z których zjeżdżałem na sankach, no, z moim ojcem. I słuchaj, one mi się wydawały jakby ogromnymi po prostu górami, a ja patrzę, że to są jakieś takie pagórki w ogóle, nie? Których w ogóle nie widać. Ten park, no, naprawdę, słuchaj, ogromny sentyment mam do tej ulicy i w ogóle tej Stegien w Warszawie i naprawdę 10 lat, wiesz, pozdrawiamy Stegny. I podstawówka numer? 115, słuchaj, tam trochę dalej na piechotę zawsze chodziłem, pamiętam doskonale. Ja mam w ogóle bardzo dobrą pamięć, to taka jakby ciekawostka, że tam powiesz mi co i kojarzę, no, bardzo szczegółowo różne sytuacje z przeszłości. Ogromny sentyment. Słuchaj, fantastycznie, że nam się tu udało jakby dotrzeć. Patrzę na blok. Szóste piętro. Piąte czy szóste piętro? Ha, dobra pamięć. Nie, pamiętam, słuchaj, numer mieszkania. Marsyska 3, mieszkania 22. Ktokolwiek tam mieszka i obejrzy nasz program,
Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jeżeli się da, to oczekuję zaproszenia. Przyjemne na kawę. Odwiedzę. Lub na herbatę. Lub na herbatę. Kawy nie piję praktycznie. To na herbatę. Na herbatę. Słuchaj, super. Naprawdę fantastycznie, że tu jesteśmy. Ogromny sentyment. Miałeś w ogóle ciekawego kolegę w klasie, chyba w podstawówce. Słuchaj, skąd ty to wszystko wiesz? Jedźmy już stąd, jedźmy. Rozumiem, że pytasz o mojego kolegę z podstawówki, aktualnie znanego polskiego aktora. Tak, Sebastian. Chyba znany to odrobinę. Sebastian Fabiański, bardzo pozdrawiam Seba. Pozdrawiamy. Siedzieliśmy w jednej ławce i jakby też... Może dasz się zaprosić do mojego programu? Będziemy rozmawiali o biznesie, tylko nie bierz kolegów z Niemiec. Nie bierz kolegów z Niemiec. Z nimi nie chcielibyśmy mieć do czynienia. Samochód zacny, ponoć z niego wyciągają. Nie, nie wyciągają z niego, to taki żartik. Słuchaj, siedzieliśmy gdzieś tam w jednej ławce parę lat w podstawówce. Chodziliśmy razem do 115. Tak, super, jakby kariera sobie bardzo fantastyczna, nie? Polskie naprawdę czołowe produkcje i... Mają wszystkim dać ochronę. Znasz gościa? Znam. Teraz będziesz musiała się zastanowić. Jakoś tam nie mamy szczególnie bliskiego kontaktu, bo tak jak mówiłem, 10 lat wyprowadziliśmy się z Warszawy. Seba zawsze w Warszawie mieszkał i mieszka dalej. Ale tak, tak jest. Kurczę, wszystko. Ja słuchaj, naprawdę w tych różnych programach i wywiadach brałem udział, szczególnie właśnie ze względu na taki giełdowy charakter naszej działalności i że pierwsi w branży i jakby tam dość często jestem w tej czy innej telewizji, ale chyba nie miałem nigdy tak bardzo osobistego jakby programu, bo zawsze o biznesie, o spółce i bardzo fajnie, że o tym możemy chwilę porozmawiać, a wyciągnąłeś ze mnie w ogóle bardzo dużo. Korzystając teraz z takiej sentymentalnej atmosfery, w sentymentalnym nastroju, kończymy program Biznes w drodze. Moim Państwa gościem był Krzysztof, prezes spółki Summa Lingue, nietłumaczącej papierologii dla golfa, także niestety nie możemy zarekomendować skorzystania z ich usług, ale dla wszystkich innych, którzy robią cokolwiek innego w życiu niż ściąganie samochodów, zapraszamy do współpracy. Dzięki Ci bardzo za udział w programie. A z Państwem widzę się już w kolejnym odcinku.